Na tym filmie chciałam się zająć pojęciem teoretycznym, którym jest rozróżnienie między grupami zależnymi a grupami niezależnymi. W statystyce jest to kluczowy krok, aby właściwie dobrać, a następnie zinterpretować wyniki takich analiz statystycznych. Najlepiej by było to pokazać na przykładzie. Jeżeli badamy grupę osób przed wykonaniem określonego badania, na przykład ćwiczeń gimnastycznych u sportowców, to ich wyniki są mierzone przed i wyniki po. Dla każdej osoby mamy wynik przed pewnym czynnikiem i mamy wartość tego wyniku, pewnej cechy statystycznej po zajściu tego efektu. Mogłoby to być na przykład kwestia, jaką sprzedaż miały osoby zajmujące się handlem przed szkoleniem i jakie wyniki osiągały one po tym szkoleniu. Można by było wtedy powiedzieć, że jest związek, jakie były wyniki przed z tymi wynikami, jakie one osiągały po, ponieważ dotyczą one tych samych obiektów, czyli na przykład osób badanych. Również możemy określić pojęcie grupy niezależnych jako takich, które w żaden sposób nie są ze sobą powiązane. Jeżeli przykładowo weźmiemy wzrost osób badanych, tu mamy oczywiście grupę 20 osób badanych, można by było założyć, że średni wzrost, który tutaj byśmy wyróżnili dla grupy kobiet, to jest taki sam wzrost jak dla grupy mężczyzn, co do poziomu średniego. Jednak nasze przypuszczenie, czy średnia wzrostu kobiet jest taka sama jak średnia wieku, czy tam wzrostu mężczyzn, to jest kwestia do zweryfikowania odpowiednim testem statystycznym. To, czy na przykład jakaś dieta wśród osób odchudzających się była skuteczna, to jest kwestia też wykonania odpowiedniego testu statystycznego. Jeżeli tu jest wynik przed, tu jest wynik po dla tej samej liczby obiektów, to można by było powiedzieć, że to jest tutaj zbiór podchodzący pod grupy dwie ze sobą zależne i czy chcę wykonać badanie, które rozdziela określoną zmienną według zmiennej kategorycznej na dwie choćby podpróby, to wszystko wpływa na to, jakie narzędzie statystyczne użyjemy. Czy bardziej odpowiednie w naszym przypadku jest rozróżnienie na próby niezależne, czy jednak na próby zależne. Ja kończę omawianie tego zagadnienia, którym było rozróżnienie między grupami zależnymi i grupami niezależnymi.